Martin, ostatni raz pokonaliśmy zespół z Sanoka na naszym lodowisku 5 lat temu, no i będziemy musieli jeszcze trochę poczekać na to zwycięstwo. Co się stało, że dziś nie udało się zdobyć kompletu punktów? Co się stało? Powiem Ci, co się stało. Prowadziliśmy o dwie bramki i każdy sobie myślał, że będzie zdobywać punktów i latać. To się stało. Widać taka sportowa złość. No właśnie, o wszystkim zadecydowała ta trzecia tercja. Czego zabrakło? Koncentracji? Zimnej krwi? Ja nie wiem, czego zabrakowało. Dla mnie to jest... Nie wiem, no zły jestem po prostu. No. Czego zabrakowało? Zabrakowało na pewno dotrzymywania pewnych rzeczy, które miały być dotrzymywane. Jakbyśmy dotrzymywali to, co graliśmy w pierwszej tercji, to dzisiaj nie stoimy tutaj z jednym punktem i... no szkoda mówić po prostu. No, jak teraz zamierzacie się zmobilizować? Przed nami no, ciężki mecz z Energią Toruń. Zmobilizować, no na pewno będą jakieś treningi, trener nas przygotuje do tego meczu, tylko tutaj jest druga kwestia, trzeba się pouczyć z tego, że ten mecz gra się 60 minut, 60 minut dotrzyma się pewna taktyka, nie 20, nie 59, 60 minut, czyli to jest, to trzeba wziąć i trzeba, żeby każdy zaczął u siebie, co dzisiaj zrobił na tym lodzie. No być może taki zimny prysznic przyda się przed fazą play-off, żeby wiedzieć, co należy poprawić w naszej grze. Nie wiem, ale czy nie było już za dużo tych zimnych pryszniców w tym sezonie? Już, ja myślę, że już tak, mam nadzieję, że był ostatni. Weźmiemy się za... Ja nie wiem, co ci mam mówić. Ja jestem po prostu zły.